Witam Państwa na kolejnym, przedostatnim spotkaniu na temat zdrowia. Dzisiaj będziemy mówić o naszej mikrobiocie, o tym, co mamy w jelitach i jak wpływa to na nasze zdrowie. To jest po prostu kolejny czynnik, o którym chcę Państwu powiedzieć, jak jest niesłychanie ważny. I nie powinno się nigdy kłaść nacisku na jakiś jeden czynnik zdrowotny. Bo naprawdę, jak Państwo widzą, jest ich wiele. I jeżeli to spektrum poznamy i jesteśmy w stanie o te wszystkie rzeczy zadbać, to wtedy nie ma takiej możliwości, żebyśmy byli przewlekle, ciężko chorzy. Obcy w naszym ciele, tak proszę Państwa, my jesteśmy złożeni z drobnoustrojów. Ktoś powiedział, że mamy więcej bakterii i drobnoustrojów w ciele niż komórek naszego ciała. To jest duża liczba, 70 bilionów prawdopodobnie bakterii żyje w jelicie grubym człowieka. To jest bardzo dużo. 300 milionów bakterii żyje na skórze człowieka, 100 milionów bakterii żyje w jamie ustnej człowieka i to też jest niesłychanie ważna część naszego ciała. I 100 tysięcy bakterii przedostaje się codziennie do dolnych dróg oddechowych. Przeliczając to na kilogramy, to dźwigamy w naszych jelitach około 2 kg bakterii. To jest około 400 różnych rodzajów bakterii o bardzo wysokiej różnorodności biologicznej. I takimi głównymi przedstawicielami są te szczepy, które Państwo mogą przeczytać sobie na slajdzie. Ale najważniejsze dla naszego zdrowia są bakterie kwasu mlekowego, czyli bakterie z rodzaju Lactobacillus, a także bakterie Bifidobacterium. Zapamiętajmy sobie te nazwy, bo warto. W jelitach, proszę Państwa, znajduje się około 80% wszystkich komórek odpornościowych człowieka. I dlatego zdrowe jelita są kluczem do zdrowia, do dobrej odporności. Zły stan mikrobioty, popularnie nazywanej florą bakteryjną jelit, ma związek z kilkuset chorobami, w tym nowotworami, chorobami serca, depresją, otyłością. Jak różnorodne spektrum, na co oddziałują te drobne bakterie w naszych jelitach. Badania nad mikrobiomem są obecnie w centrum nauki. Od jakiejś dekady dwóch rzeczywiście bardzo dużo poznano i ustalono na ten temat. Okazuje się, że nie ma procesu fizjologicznego w naszym organizmie, który w jakiś sposób nie byłby właśnie związany z bakteriami w naszych jelitach. To, co tam mieszka, steruje wszystkim, czyli naszym metabolizmem, naszą odpornością, a nawet naszą psychiką. Ponad 200 chorób ma związek z zaburzeniami mikrobioty. Będą to choroby układu pokarmowego, celiakia, zaparcia, zespół jelita nieszczelnego, zespół jelita drażliwego, choroba Crohna. To są też przewlekłe choroby zapalne jak astma, choroby związane z metabolizmem, a więc cukrzyca, nadciśnienie, otyłość. Tu też wszędzie bakterie mają swoją rolę. Choroby skóry, egzema, trądzik, atopowe zapalenie skóry, opryszczka, łuszczyca. Infekcje, takie jak przeziębienia, grypa czy biegunka oraz infekcje wywołane bakteriami Clostridium lub Helicobacter pylori. No i nowotwory, a w szczególności rak okrężnicy. To wszystko jest w pewnym stopniu uzależnione od bakterii w naszych jelitach. Jeśli chodzi o raka, to takiego odkrycia dokonała mikrobiolog ze słynnego MIT. Ona opisała w czasopiśmie naukowym Nature związek niewłaściwej flory bakteryjnej z wystąpieniem choroby nowotworowej. Wykazała, że zaburzenia populacji mikroorganizmów w naszym ciele powodują chroniczne zapalenie jelit, a to przekłada się na wzrost ryzyka raka piersi, jajników i prostaty. Jeśli chodzi o choroby serca, kanadyjski kardiolog również określił, że jest to ryzyko od 5 do 10 razy wyższe, w zależności od stanu organizmu, czyli zła mikrobiota, takie ryzyko chorób serca. Jaki jest związek z depresją, autyzmem, Alzheimerem i Parkinsonem? Bo też okazuje się, że jest. Otóż zaczynamy od depresji. W jelitach produkowanych jest aż 90% serotoniny, czyli hormonu szczęścia. A więc nasze samopoczucie, nasz optymizm, nasz zapał też zależy od tych małych żyjątek w jelitach. Autonomiczny jelitowy układ nerwowy zawiera do 500 milionów neuronów. Mamy mózg w brzuchu, drugi. I reaguje na lokalne sygnały, między innymi od bakterii. Jeśli w jelicie grubym brakuje odpowiednich szczepów, produkcja serotoniny w krótkim czasie spada nawet o 60%. Wpływ mikrobioty na mózg, wpływu tego naukowcy dowiedli w toku doświadczeń na myszach.
Między innymi były myszy wyhodowane bez flory bakteryjnej jelit. I te myszy były strachliwe, depresyjne, o takich cechach autystycznych. A kiedy skolonizowano ich jelita bakteriami od myszy zdrowych, okazało się, że te cechy po prostu zniknęły. Czyli myszy przestały się bać, chętniej przebywały ze sobą i znikły również te cechy autystyczne. Kilka lat temu takie małe doświadczenie, można powiedzieć, przeprowadzono w Polsce z udziałem kobiet. Były dwie grupy kobiet i jedna grupa piła codziennie jogurt z probiotycznymi szczepami bakterii, ale takimi specjalnie wyselekcjonowanymi i naprawdę to był bogaty jogurt. Nie to, co jest w sklepach, bo raczej to jest namiastką tylko. A druga połowa nie. I po miesiącu kobiety pijące jogurt miały lepszy nastrój, lepszą pamięć i większe zdolności poznawcze. Mało tego, w rezonansie ich mózgu zaobserwowano, że pojawiła się aktywność w nowych obszarach mózgu w porównaniu z grupą kontrolną. Wniosek taki, że bakterie jelitowe uruchomiły dodatkowe neurony. Proszę bardzo, jakie to jest ważne. Poza depresją i autyzmem niektórzy naukowcy upatrują w zaburzonej florze bakteryjnej przyczyn właśnie między innymi choroby Alzheimera i Parkinsona. Oczywiście jeden z czynników, bo tych czynników jest więcej. Znamy takie powiedzenie, prawda? Jesteś tym, co jesz. Ono jest prawdą, ale już nie całkowitą prawdą. Jest nowsze powiedzenie. Jesteś tym, co wchłaniasz. I to jest prawda, dlatego że my możemy mieć bardzo dobrą dietę, doskonałą dietę, ale jeżeli mamy zaburzone wchłanianie, to my po prostu z tej doskonałej diety nie korzystamy. Osoba ze zdrową florą jelitową. Jak funkcjonuje jej organizm? W całości trawi spożywany pokarm, przyswaja składniki odżywcze, pozbywa się niestrawionych resztek, czyli nie ma stanu zapalnego. Układ odpornościowy jest silny, a więc taka osoba rzadko choruje, a jeśli już zachoruje, to bardzo szybko zdrowieje i ma dużo energii. Osoba z nieprawidłową florą jelitową cierpi na wzdęcia, biegunki, zaparcia, ma nieświeży oddech, częste bóle głowy, nie przyswaja oczywiście tych mikrosubstancji, nawet tak jak powiedziałam, jeżeli ma bardzo zdrową dietę. Często choruje i dużo dłużej dochodzi do zdrowia po takiej chorobie. I źle funkcjonująca jelita to zagrożenie dla całego układu odpornościowego. Dlatego u takich osób z zaburzoną mikrobiotą rośnie ryzyko chorób zakaźnych i zapalnych, a także chorób autoimmunologicznych i nowotworów. Lekarze medycyny funkcjonalnej przy chorobach autoimmunologicznych zawsze zalecają branie bardzo dobrego probiotyku, dzień w dzień. Ta nasza mikrobiota, proszę Państwa, jest jak linie papilarne. Każdy ma inną i w zasadzie jest nawet bardziej precyzyjnym wskaźnikiem tożsamości niż DNA. Od czego zależy skład naszej mikrobioty? Przede wszystkim od sposobu narodzin. To jest ten fundament, to jest ta baza i tak jak dziecko nabierze odpowiednich bakterii, tak już się taka mikrobiota w zasadzie utrzymuje bazowo. I tutaj wygrywają dzieci rodzone w sposób naturalny, które rodząc się zbierają te dobre bakterie od swojej mamy, no chyba że mama ma bardzo złe bakterie i zaburzoną tą florę. U dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie notuje się wyższy odsetek astmy, alergii, otyłości, cukrzycy typu pierwszego i innych chorób autoimmunologicznych. Dlatego, że te dzieci rodzą się w sposób nienaturalny i pierwszy kontakt mają z jakimi bakteriami? No szpitalnymi. Więc szczególnie w takich przypadkach jest bardzo ważne, aby jak najszybciej zasiedlić przewód pokarmowy dziecka dobrymi bakteriami z pokarmu matki. Nasza mikrobiota zależy też od miejsca zamieszkania, się okazuje, wykonywanego zawodu, higieny osobistej, przebytych infekcji, ekspozycji na środki chemiczne i toksyny, przyjmowanych leków, poziomu hormonów, emocji i diety. I dieta to jest najważniejszy czynnik, ponieważ pamiętajmy, bakterie podążają za pokarmem. I dietą można sobie też ładnie wyregulować mikrobiotę. Co niszczy naszą mikrobiotę? Czyli czego się wystrzegać? No niestety antybiotyki. Siedmiodniowa kuracja antybiotykiem zaburza florę jelitową według wielu osób na rok do 2 lat. Niektórzy nawet są zdania, że ona już nigdy nie wróci do takiego stanu, jaki był przed antybiotykoterapią. Leki sterydowe bardzo źle wpływają, żywność wysoko przetworzona, używki, niedobory dietetyczne, czyli jeżeli w naszej diecie jest mało błonnika i jeżeli w naszej diecie nie ma żywności prebiotycznej, to po prostu nasze bakterie nie mają się czym odżywiać. I wtedy mogą dominować te bakterie niedobre.
cukier, biała mąka, różne toksyny, które możemy mieć w organizmie, jak Państwo wiedzą z innego wykładu, chlorowana woda i promieniowanie rentgenowskie. Ważne jest, żeby naszemu organizmowi dostarczać dobre bakterie i doprowadzić do zaszczepienia ich w jelitach. Można to robić na dwa sposoby: w diecie lub suplementami. Żywność pro- i prebiotyczna. Co to jest? Bo ona jest bardzo wskazana, żebyśmy budowali dobrą mikrobiotę. Probiotyk, to oczywiście Państwo wiedzą, to są wyselekcjonowane bakterie kwasu mlekowego i bifidobakterie, które mają zdolność przedostania się w stanie żywym do jelita grubego, osiedlenia się tam i następnie rozmnażania. Ale żeby one się rozmnażały, to potrzebny jest z kolei prebiotyk, bo to jest pożywka dla bakterii. No i najlepszy z tego jest synbiotyk, bo to jest połączenie jednego z drugim. Więc jeżeli mamy kupować, to kupujmy synbiotyki dobre. Bakterie probiotyczne oczywiście można dostarczać, tak jak powiedziałam, albo jako suplement, albo w żywności. I teraz co jeść? No żywnością probiotyczną są oczywiście kiszonki. Nie polecam, jakby nie mówię tutaj o nabiale, bo raz, że tam tych bakterii dobrych, no to wiecie Państwo, w przemysłowych jogurtach tam czy kefirach jakoś szalonych ilości nie znajdziemy, ale wiecie Państwo, że nabiału no nie polecam, kto był na wykładzie, to wie dlaczego. Więc jak zwykle rośliny, rośliny i jeszcze raz rośliny. Ale no tu znowu mamy problem, bo najlepiej jest albo kisić samemu, albo kupować kiszonki ekologiczne w sklepach ze zdrową żywnością. Dlatego, że te przemysłowe niestety to są takie technologie, że tych dobrych bakterii to tam znowu raczej się nie znajdzie. Dieta roślinna wspomaga tworzenie dobrej mikrobioty. Zatem jemy dużo warzyw, jemy owoce, natomiast też pełnoziarniste zboża. Natomiast tak jak na wielu wykładach już w spotkaniach mówiłam, ograniczamy mięso, ale najlepiej usuwamy z diety tłuszcze zwierzęce, produkty mleczne, cukier i używki. I wtedy nic nie będzie tej mikrobiocie zagrażało. Z żywności. Żywność prebiotyczna, czyli taka, która będzie karmiła już istniejące w nas dobre bakterie. Głównie chodzi właśnie, żeby je namnażać, bo my mamy dobre bakterie, tylko chodzi o to, żeby je namnażać i żeby one stawały się dominujące, ich było dużo. A to właśnie uczynimy żywnością prebiotyczną. To są takie roślinne wielocukry, które są pożywką dla bakterii, których my nie trawimy. I to będzie skrobia oporna i to będą fruktany. Gdzie my to znajdziemy, tak? Te, z tą skrobią oporną i fruktany? Czyli co jeść, żeby dożywić nasze bakterie? Mało dojrzałe, zielonkawe banany, rośliny strączkowe, pełnoziarniste zboża, bataty oraz ugotowane i ostudzone ziemniaki, makaron, ryż. Nie gorące. Dopiero jak ostygną, to tamta skrobia się oporna wytwarza. Tak jak powiedziałam, warto stawiać na rośliny ekologiczne, dlatego że, proszę Państwa, w tych konwencjonalnych uprawach wykorzystywany jest glifosat. A glifosat po prostu sterylizuje nasze jelita, czyli będzie zabijał nam tam te dobre bakterie. Gdzie znajdziemy fruktany? Może Państwo słyszeli o inulinie, bo to jest dość popularna taka pożywka dla bakterii. Albo fos, albo inulina, taki skrót fos i inulina, to są te pożywki. W warzywach cebulowych, liściastych, szparagi, karczoch, topinambur, cykoria, pomidor, pasternak, pełne ziarna zbóż i ich trawy. Czyli znowu polecamy trawę jęczmienną. Jeżeli mało jest tego w diecie u Państwa, ja zachęcam, żeby oczywiście tak jeść, to można używać inuliny w proszku. W sklepach ze zdrową żywnością jest inulina w proszku i można ją włączyć do swojej diety. Drugim sposobem dostarczenia probiotyku i prebiotyku to oczywiście są suplementy diety. Ale tutaj muszę Państwa uprzedzić, że dobry probiotyk czy synbiotyk, bo dobry probiotyk to jest synbiotyk, jest drogi. I proszę nie oszczędzać na probiotykach, bo Państwo i tak będą wydawać pieniądze, a te bakterie w stanie żywym nie dojdą do jelita i to po prostu nie ma sensu. Technologie, sposób przechowywania są skomplikowane, żeby uzyskać dobry probiotyk, dlatego te dobre probiotyki naprawdę są drogie. No i te aptekarskie probiotyki mają zazwyczaj niską dawkę bakterii, natomiast okazuje się, że minimum, żeby organizm coś z tego miał i odczuwał, to jest 10 miliardów dziennie, tak? Czyli kapsułka powinna mieć 10 miliardów. A skutki działania, czyli rzeczywista poprawa samopoczucia, są widoczne dopiero od progu 25 miliardów dziennie. I probiotyk, symbiotyk powinien zawierać jak najwięcej szczepów. A więc nie jeden, dwa, tylko po prostu pełne spektrum. I kilka lat temu naukowcy wyodrębnili 3 szczepy bakterii o szczególnie korzystnym działaniu dla zdrowia.
Zapamiętajcie Państwo te nazwy. Jak będziecie kupować probiotyk, to ich szukajcie. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei i Streptococcus thermophilus. Co robią te szczepy? Pierwszy z nich wytwarza naturalne antybiotyki w naszym organizmie, czyli wspomaga zwalczanie infekcji. Eliminuje częste czynniki chorobotwórcze, a więc takie brzydkie bakterie, które mogą nam, jak się przedostaną w niedozwolone dla nich miejsce, robić krzywdę, jak Escherichia coli czy Salmonella, prawda? Odpowiada za wytwarzanie enzymu laktazy, który wspomaga trawienie produktów mlecznych. No jak już ktoś je i musi jeść, no to dobrze, żeby chociaż ta laktaza rzeczywiście działała. Lactobacillus casei leczy zaparcia i biegunki, a więc reguluje bardzo dobrze to. Działa przeciwzapalnie w jelitach, to też bardzo ważne, i wzmacnia układ odpornościowy. I Streptococcus thermophilus umożliwia rozkład i trawienie produktów mlecznych, czyli znów podobne jak te pierwsze bakterie, działanie. Wzmacnia śluzówkę w jelitach i chroni ją przed bakteriami chorobotwórczymi. Poprawia funkcjonowanie jelit i trawienie. Probiotyki jak bierzemy? No oczywiście najlepiej wziąć probiotyk rano na czczo, na pół godziny przed śniadaniem, popić szklanką letniej wody, nigdy gorącej, ale jeżeli będzie to probiotyk w kwasoodpornej kapsułce, to wtedy można go brać z jedzeniem i to na opakowaniu jest napisane. No i takie korzystne działanie zdrowotne powinni Państwo zobaczyć już po kilku tygodniach stosowania takiego dobrego, bogatego probiotyku. A do takich objawów poprawy właśnie zdrowia, odczuwalnych objawów należy poprawa samopoczucia ogólnego, redukcja stresu. No tak, tak, bo te bakterie pomagają wytwarzać i wytwarzają witaminy z grupy B, a więc działanie to jest na mózg, na system nerwowy. Poprawa trawienia, redukcja alergii i egzemy, sprawniejsze odtruwanie wątroby, większa odporność na infekcje i choroby przewlekłe, uszczelnienie bariery jelitowej, to jest bardzo ważne, wyhamowanie toksemii, zwiększenie fagocytozy, czyli układ odpornościowy lepiej działa, produkcji interferonu i interleukin oraz przyswajalności minerałów, wszystko prozdrowotne działanie, działanie antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybicze, wstrzymanie rozwoju bakterii Helicobacter pylori, jeśli ktoś ma z tym problem. Produkcja glukozaminy, czyli poprawia nam się jakość kolagenu, chodzi też o nasze stawy. Zapobieganie miażdżycy, czyli obniżenie złego cholesterolu i regulacja ciśnienia krwi. Takie dobre działanie po kilku tygodniach dobrego probiotyku powinniśmy zauważyć. Więc polecam Państwu gorąco żywność probiotyczną, żywność prebiotyczną i dobry probiotyk. A o czym na ostatnim spotkaniu Państwu powiem, które odbędzie się w piątek, w innym miejscu, jak Państwo słyszeli. Na zakończenie powiem Państwu o niebieskich strefach. To są strefy długowieczności. Powiem Państwu o czynnikach długowieczności, o których tutaj, poza dietą, o których tutaj nie wspominałam. I powiem o jednym takim czynniku, który zaskoczy Państwa na pewno. A jak uważają niektórzy naukowcy, jest najważniejszym czynnikiem. Także zapraszam Państwa w piątek.